Tak, jesteśmy po super sezonie, z którego jesteśmy bardzo dumni i kosztowało nas to bardzo dużo pracy, ale też o to chodzi i te wyniki są bardzo ciężką pracą wypracowane. Tak naprawdę zaczęliśmy na początku roku w Rosji po śniegu, skończyliśmy w Maroku po pustyni, Puchar Świata wygrany. To na pewno daje nam taką dużą pewność siebie i też prędkość. Naprawdę czujemy się bardzo mocni razem z Tomem. Jesteśmy taką dobrą, zgraną drużyną, więc jedziemy na Dakar bardzo silni. Na pewno na Dakarze będziemy potrzebowali trochę szczęścia, ale tam każdy potrzebuje szczęścia. Też na pewno na Dakar jedziemy nie dojeżdżać do mety, tylko się ścigać, bo przy tym naszym zaangażowaniu i przy ilości godzin, które już spędziliśmy w samochodzie, to chcemy po prostu tam się ścigać i jechać i walczyć o to, co najwyższe. Oczekiwania są duże, moje też, Toma też, więc zobaczymy. Na pewno ten Dakar jest przez to inny, że będziemy ścigali się w jednym kraju i tylko po wydmach, tylko po piasku. Organizator mówi, że to jest 100% piasku. Załóżmy, że nie będzie to 100%, ale będzie to 70% piasku i wydm. Tak do porównania wszystkie Dakary poprzednie, które się odbywały, w których ja na przykład brałem udział, były... Piasku było i wydm około 20-25% tylko, a na wydmach najwięcej w większości się popełnia błędów i są najtrudniejsze, więc z założenia tego, że mamy prawie trzy razy więcej tego piasku, to od razu generuje duże kłopoty i na pewno będzie dużo się działo w wynikach też, bo jednego dnia jeden zawodnik może wygrać, ale następnego dnia się zakopie i po prostu jakby całkowicie klasyfikacja się odmienia, więc to będzie na pewno dla nas niestety stresujące, ale na pewno też fajne i widowiskowe. Jak zwykle na Dakarze jest, można powiedzieć, mocna stawka i na tym to polega też, żeby się ścigać i mieć przeciwko komu się ścigać. W zespole mamy Carlosa Sainza, który wygrał w tym roku Dakar i jest tak naprawdę w super formie. Jest Nani Roma, czy na przykład bardzo mocny Nasser Al-Attiyah, który w tej chwili jest w super formie. Ale jedzie też Sebastian Loeb, który ostatnio pokazał, że cały czas jest w sumie najszybszy, więc naprawdę tych nazwisk, z którymi będziemy rywalizowali, jest mnóstwo. I postaramy się, żeby po pierwsze nasza flaga polska była tam między nimi gdzieś się albo najwyżej się pojawiła, a i nasze nazwiska. I to jest cel, żeby Orlen Team był jak najwyżej na Dakarze. Każdy Dakar jest trudny, to łatwo porównać. Jakbyśmy przez 2 tygodnie jeździli Warszawa, Wiedeń, wygodnym samochodem, to byśmy się zmęczyli i wstawali jeszcze do tego rano, więc to jakby z założenia wiadomo, że jest trudno. Zobaczymy, jak będzie ciężko i jak będzie ekstremalnie ciężko. Na pewno zawsze są 2-3 odcinki, które są takie decydujące. I na tych 2 odcinkach liczę na to, że my będziemy właśnie wstrzelali w dziesiątkę. Tom jest bardzo... też dobrze przygotowany w dobrej formie, więc wydaje mi się, że właśnie te też nawigacyjne triki, które będą przygotowane, będziemy w stanie rozwiązać, bo organizator tą trasę naprawdę robi taką, żeby nie było wiadomo, gdzie jechać, żeby się zawodnicy gubili, więc to są skomplikowane rzeczy do rozwiązania. Wtedy razem we dwóch jesteśmy, jakby naprawiamy czy sprawdzamy to, co trzeba przeserwisować, ale jeżeli przebijamy oponę, to wtedy jesteśmy we dwóch odpowiedzialni za tą zmianę jak najszybciej. Więc wszystkie te mechaniczne sprawy robimy zawsze we dwóch, bo to też idzie dużo szybciej, więc jest to taka współpraca. Tom jest, nie wiem, coś Tom przykręca, ja mu podaję części, to zawsze tak działa. To jest tak, że jadąc na zawody, mentalność zawodnicza nie pozwala jechać powoli, tak? Może w zeszłym roku musiałem mieć taki margines błędu, żeby znaleźć się na tej mecie, bo pierwszy Dakar trzeba dojechać, ale w tym roku na pewno pojadę i dam z siebie 100%, bo wiem, że już stać mnie na troszkę więcej. Mam więcej tysięcy kilometrów już na swoim koncie, więcej doświadczenia. W Peru już byłem, więc nie będzie to dla mnie jakieś duże zaskoczenie. Jednak Dakar jest przewrotny, tak? Ja już to od ostatniego Dakaru powtarzam, że on rządzi się swoimi prawami i zawsze znajdzie się coś, co będzie potrafiło zawodnika zaskoczyć. I jeśli tylko ktoś ma jakiś pomysł lub pytanie lub coś mu wpadnie do głowy, od razu się tym wymieniamy i to funkcjonuje bardzo dobrze w trakcie sezonu. Niezmiernie mi to pomaga, ponieważ tak jak wszyscy wiemy, zarówno Jacek, jak i Marek mają największe chyba w naszym kraju doświadczenie, jeśli chodzi o Ride Dakar.
każda wskazówka z ich strony jest niesamowicie cenna i na wagę złota. I ja po jakimś tam swoim przemyśleniu staram się to wdrażać w życie. No moim zdaniem najbardziej istotna zmiana to jest waga motocykla, która jest no, dosyć sporą różnicą, ponieważ ponad 10 kg ten nowy motocykl jest lżejszy, jest przez to szczuplejszy, lepiej wyważony. Dużo takich drobnostek, które dla nas zawodników mają duże znaczenie, jest wprowadzonych, czyli na przykład większa puszka roadbooka, tak? Czyli tą naszą mapkę możemy nawinąć w całości, a nie musimy jej rozcinać i na tankowaniu wymieniać. To są takie rzeczy, które zaoszczędzają czas podczas tankowania, na którym mamy tylko 15 minut. Co się zmieniło? No jest dużo takich zmian wewnętrznych, tak, których nie widać gołym okiem, ale przeprowadzone jest tak chyba środek ciężkości troszkę do przodu, że bezpieczniki są przesunięte bliżej kierownicy. Dużo takich naprawdę niuansów, które powodują, że ten motocykl jest o tą generację lepszy. Jestem pewien, dlatego że mamy mniej dni, już organizator zapowiedział, że będzie więcej piachu. Dakar to jest, można porównać do wyprawy na ośmiotysięcznik i jeżeli wybieramy trudniejszą drogę, nawet jeżeli ona będzie krótsza, to wiadomo, że będzie dla nas cięższa i to jest chyba bardzo dobre porównanie. Jestem pewien, że będzie trudna nawigacja, że będą triki nawigacyjne. Wiemy wszyscy, jeżeli się zgubimy na takim bardzo wydmowym terenie, gdzie 500 metrów to jest 6 dużych wydm, które trzeba pokonać i nie wiadomo jak długo będziemy szukali tego miejsca i jak bardzo się zmęczymy. Także na pewno jest to specjalny Dakar, trudny dla naszego jakże młodego zespołu. Szczerze mówiąc, ja sobie sprintu na wydmach nie wyobrażam. Nie wiem, jak to możliwe, bo to tak jakbyśmy w sztormie uprawiali sprint na niewielkiej łodzi. Wydaje mi się, że to, no, tak jak się ścigaliśmy na rajdzie Dubaju, mieliśmy po prostu wydmy. Tutaj wydmy mają podłoże kamieniste, a niektóre są takie, że nie jesteśmy w stanie określić, co jest u podnóża tej wydmy. Jest tak długo się zjeżdża, że nawet nie wiemy, co jest na dole. Samochodziki wyglądają jak mróweczki te na dole, bo jedziemy kilometr z jednej wydmy. Także to jest specjalne wydanie Dakaru, bardzo trudne i nie ma tutaj wątpliwości, że każdego dnia będziemy mieli przetasowania w stawce i to będzie bardzo ciekawe oczywiście dla oglądających, dla naszych zawodników bardzo trudne. Adam dopiero wrócił po ciężkiej kontuzji i to jest dla nas dobra wiadomość, bo jestem pewny, że pociągnie Maćka do jeszcze lepszej jazdy. Bardzo się cieszę, że mam nadzieję, że tam nic nie wyprawią złego na treningach teraz w Dubaju, ale 2 lata temu miałem jednego zawodnika, czyli Adama, rok temu miałem Maćka, a teraz mam nadzieję, że będziemy mieli obydwóch zawodników do startu. To ma być zespół, ma być team. Oni mają się tam ścigać z zawodnikami z zagranicy, a nie między sobą. I to będzie dla nich bardzo dobre, bo będą razem, jak będą spali w kemperze, będą żyli tym rajdem i jeden drugiego będzie dopingował do lepszej jazdy. Na pewno nie pozwolę na to, żeby między sobą rywalizowali, bo z doświadczenia wiem, jak to było z Kubą i z Markiem, że my ze sobą nie rywalizowaliśmy, tylko rywalizowaliśmy z zawodnikami z zagranicznymi. Oczywiście każdy chciał wygrać, ale zespół był najważniejszy. Może te 20 lat, dlatego tutaj jesteśmy. Także Adam powraca po kontuzji. Na pewno osiągnął już poziom Maćka, ale myślę, że Maciek ma większe doświadczenie, bo skończył w tym roku Dakar i przejechał wszystkie zawody. W motocyklach jest tak, że oni jeszcze nie są na tyle doświadczonymi motocyklami, żeby jechać taktycznie, tak jak będą jechali zawodnicy z czołówki. Na motocyklach nie zakupujemy się, jak jesteśmy przygotowani. W samochodach jest inaczej, bo w samochodach, jak się tam zakopię, jechałem tam samochodem, no to tam można godzinę odkopywać taki samochód. Jak na motocyklu jest zakopanie, to jest to odkopywanie, właściwie nie ma odkopywania, wyjazd jest tam 20-sekundowy. Ważne jest, żeby równo jechać.
ja mam nadzieję, że oni mają blisko siebie numery startowe, że ja tak myślę, że większość w ogóle trasy to będą bardzo, bardzo blisko siebie jechać, wręcz razem. No i tutaj każdy z siebie będzie tak dopingował, ten co będzie jechał pierwszy, czy będą się wymieniać, że będą jechali dosyć dobrym tempem i te tempo przez 10 dni da im dobry wynik, czyli liczę na to, że Maciek poprawi wynik z tego roku, a Adam ukończy swój pierwszy Dakar i to będzie pierwsza 20 taka mocna. Tak, jestem twardym szefem. To nie jest tylko, że pomagam chłopakom, ale też dużo zależy od tego, że razem z Markiem ustalamy cały ich wyjazd na zawody. Bardzo też patrzymy na to, co robią mechanicy, bo motocykle są przygotowywane tutaj w Polsce. I z mechanikami jest tak, że jak nie ma decyzji, czyli ja albo Marek decydujemy, jak to, czy iść w prawo, czy w lewo, to oni nie podejmują decyzji. Jak jestem na Dakarze, to chociażby w tym roku miałem taką decyzję, że mocno się zastanawialiśmy wszyscy, czy wymienić u Maćka silnik. No i była moja decyzja taka, żeby nie wymieniać tego silnika, bo będzie miał stratę czasową. Jak widzę ich błędy, czyli chcą iść w lewo, to ja mówię, nie, kolego, masz iść w prawo i jak ty nie pójdziesz w prawo, to, no to będzie niedobrze, bo ja dosłownie to mówię. U mnie ja jestem taki zero-jedynkowy. Zresztą chłopaki mnie dobrze znają, to jest sport motorowy, nie będziemy się tutaj pieścić. Jak coś źle będą robić, to od razu im to mówię. Myślę, że się słuchają.